Pan Samochodzik Pałac Kultury i Nauki Rozdział dziewiąty Było już po dziesiątej. Leżałem na łóżku i przeglądałem książkę o technikach walki wręcz, spoglądając od czasu do czasu na leżącego na wznak fantoma, którego po kolacji przytaszczył do mojego pokoju dziadek. Rzucił go na dywanik przed łóżkiem razem z zestawem fałszywych ran i udając złość powiedział, masz, przyzwyczajaj się. Jego możesz kłuć i ciąć bez obawy. Nie będzie się skarżył. Miałem właśnie zamiar wstać i poćwiczyć trochę pierwszą pomoc, kiedy drzwi skrzypnęły i pokazała się w nich głowa kapitan Mazurek. Nie miała na niej szarego beretu. Rozpuszczone włosy rudymi falami opadały jej na ramiona. Pomalowała usta delikatną szminką. W jej oczach zobaczyłem zielone ogniki. Masz trochę czasu? Zapytała cicho. No, jasne. Siadłem na łóżku i gapiłem się na nią z otwartymi ustami. To chodź, coś ci pokażę, powiedziała. Czemu się tak na mnie gapisz? Coś nie tak z moją twarzą? Spojrzała na mnie zalotnie i nie pozwalając mi zaprzeczyć, zniknęła za drzwiami. Kiedy szliśmy korytarzami, mogłem dokładnie się jej przyjrzeć. Tym razem miała na sobie dżinsy. Które podkreślały jej zgrabną sylwetkę i czarny podkoszulek z brylancikami na wysokości ramienia. W czasie spaceru nie powiedziała ani jednego słowa. Tylko światło reflektorów na dziedzińcu jednostki, padające przez rzędy okien, co jakiś czas rozświetlało jej niknące za walką mroku rysy. Zaprowadziła mnie do sporego pomieszczenia w głównym budynku. Dziwne miejsce wybrała na randkę. Pomyślałem, wchodząc do sali. Nad której drzwiami był umieszczony napis Izba Tradycji Gromu. Podeszliśmy do ściany, na której umieszczono portrety 316 cicho ciemnych. Od razu poznałem generała Leopolda Okulickiego, niedźwiadka, ostatniego komendanta Armii Krajowej, i Jana Nowaka Jeziorańskiego, kuriera z Warszawy, ale kapitan Mazurek pokazała mi inne zdjęcie. Była na nim ładna kobieta z zadziornym błyskiem wokół. Jasną twarzą i prostymi włosami zaczesanymi do tyłu. Miała na sobie czarną bluzkę w białe kropki i w niczym nie przypominała żołnierza. To moja cioteczna babka Elżbieta Zawacka, pseudonim Zo, była rodzynkiem w męskim gronie, jakim byli cicho ciemni, zachichotała cicho, a na jej policzki wypłynął rumieniec. Przepraszam, babka opowiadała mi o tamtym szkoleniu w wielkiej Brytanii. Jej oczy stały się nagle nieobecne dawali im nieźle w kość. Niektórzy nie mogli zasnąć tak ich wszystko bolało. My w grom i e uważamy się za ich spadkobierców jednostka nosi ich imię. Nawet odznaki mamy podobne wskazała na odpowiednią ilustrację. Przedstawiała ona dwa pikujące orły jeden z nich trzymał w szponach wieniec okalający znak Polski walczącej, drugi niósł błyskawice. Poprosiłam Cię, żebyś tutaj przyszedł, bo chcę Ci coś dać. A to miejsce wydaje mi się najodpowiedniejsze. Wyszeptała, patrząc mi prosto w oczy: wyciągnij rękę. Zrobiłem o co poprosiła. Położyła na mojej otwartej dłoni swoją ciepłą, trochę pulechną piąstkę, a potem ją otworzyła i zabrała rękę. Srebrny znaczek cicho ciemnych błysnął w świetle reflektorów. Dostałam go odzo. Ona twierdzi, że przynosi szczęście. Miała go przy sobie zawsze, aż do czasu, kiedy wstąpiłam do wojska. Wtedy mi go przekazała. I nigdy mnie nie zawiódł. Ale czemu dajesz go właśnie mnie? Odwróciła się plecami, podniosła rękę w kierunku twarzy. Dzisiaj Perełka podpisał papiery, w których zatwierdza cię do tej akcji, a ja złapałem ją za ramiona i odwróciłem. Miała zaczerwienione oczy i pociągała nosem. Ja bardzo chcę, żebyś wrócił stamtąd cały. Powiedziała, pocałowała mnie w policzek i wybiegła z sali. Nie otarłem z twarzy łzy, która skapnęła z jej oka na mój policzek. Następnego dnia powtórzyliśmy ćwiczenia w ostrzelanym domu. Tym razem nawet dziadek był zadowolony z moich wyczynów. Tylko na samym końcu ćwiczeń popełniłem błąd i nie zakułem w kajdanki zakładników. Co ty wyrabiasz? Wydarł się na mnie Rambo. Skąd wiesz, że oni nie współpracują z terrorystami. Musisz zakuć wszystkich i wszystkich pilnować. Oddzieleniem ziarna od plew można zająć się później. Po obiedzie ohydny liofilizowany Bigos, trochę lepszy liofilizowane, lecz i pyszne jabłko przemycone dla mnie przez kapitan Mazurek, pułkownik perełka, zarządził zbiórkę na placu apelowym. To dla was. Wręczył mi złożony we czworo papier. Co to jest? Panie pułkowniku, postanowiliśmy z generałem Tłuczkiem awansować was na podporucznika. Głupio by było, gdybyście byli jedynym podoficerem w grupie uderzeniowej. Poza tym, posiadacie już wiele umiejętności, których nie powstydziłoby się wielu oficerów. Dość o tym. Panowie, w jego głosie była nutka niecierpliwego oczekiwania: mam dla was trochę rozrywki przed wieczorną akcją. Dzisiaj rano zakończono budowę eksperymentalnego toru strzeleckiego mojego pomysłu. Chciałbym, żebyście go przetestowali jako pierwsi. Jest dość trudny, ale myślę, że poradzicie sobie doskonale. Zapraszam do wozu. Tor, a właściwie dwa tory, bo tutaj można się ścigać, składa się z czterech części, powiedział Perełka, wskazując na coś w rodzaju dużego. Zbudowanego z drewna i blachy budynku stojącego pod lasem w północnej części poligonu. Każda testuje inne umiejętności strzeleckie. Przed wejściem do każdej z nich znajduje się informacja, ile trafieni, i w jakiej pozycji należy zaliczyć, żeby wykonać zadania. Na przejście każdego z sektorów macie minutę. Aha! Strzelacie z białej linii, chyba że instrukcje mówią inaczej. Więcej nie będę wam tłumaczył żeby nie psuć zabawy. Na początek zapraszam rambo i doca, giwery w dłoni i do boju, panowie. Stanęliśmy przed wejściem, które okazało się być dziurą wyciętą w ścianie, przykrytą gumowymi paskami. Na ścianie obok wisiała tabliczka przedstawiająca stojącego człowieka i liczbę trzy. Powodzenia powiedziałem do rambo sprawdzając broń. Nawzajem odpowiedział wesoło. Może się założymy, że kto będzie lepszy, ten stawia piwo? O pieniądze, po doświadczeniach, tłuczka, wolę się z tobą nie zakładać. Zgoda. Gotowi? krzyknął Perełka, który stał kilka kroków dalej z pistoletem w wyciągniętej wysoko dłoni. A kiedy potwierdziliśmy, dodał tylko pamiętajcie, żeby nie strzelać do cywilów. Do jakich cywilów? Zdziwiłem się głośno. Ale pułkownik strzelił i musieliśmy ruszyć. Wbiegłem do pierwszego sektora, miał 40 metrów długości. Stanąłem na białej linii oddalonej o 5 metrów od wejścia. Wielki elektroniczny zegar umieszczony nad przejściem do drugiego sektora zaczął odliczać czas. Na trawniku przede mną rozstawiono jakieś urządzenia. Były to silniki napędzające płaskie malowidła w kształcie przeciwników do których miałem strzelać. Malowidła podnosiły się z ziemi i dopiero wtedy było widać, kogo przedstawiają. Już miałem wypalić do pierwszej postaci, ale w porę zorientowałem się, że przedstawia eleganckiego dżentelmena z aktówką w dłoni. A więc to są ci cywile, pomyślałem. Następne malowidło podniosło się z ziemi. Tym razem był to celujący do mnie z karabinu terrorysta. Strzeliłem i kukła opadła na ziemię. Zlikwidowałem jeszcze dwóch wrogów i zegar nad wejściem zatrzymał się. A z ukrytego gdzieś głośnika popłynął głos: Zadanie wykonane. Proszę przejść do następnego sektora. Czas 40 sekund i 15 setnych. Druga tabliczka informująca o pozycji i liczbie strzałów przedstawiała człowieka w pozycji leżącej. Obok niego była cyfra sześć. Wszedłem do pomieszczenia, które w poprzek przecinało sześć wąskich szyn. Położyłem się przed białą linią, gotowy do strzału. Zegar ruszył. W tym samym momencie ze szczeliny w ścianie po prawej stronie wyjechał po pierwszej z szyn i sunął przede mną zarys ludzkich ramion i głowy starczą w okolicach piersi. Poruszał się tak szybko, że trafiłem go w ostatniej chwili. Zaraz też ze szczeliny po lewej stronie wypadła następna tarcza. Nie miałem problemu fasz do szóstej tarczy. Wycelowałem w nią, ale kiedy nacisnąłem z pół ust, mechanizm pistoletu tylko oszczęknął. Amunicja. Krzyknąłem i wymieniłem magazynek najszybciej jak umiałem. W czasie, gdy ładowałem pistolet, szósta tarcza ruszyła w drogę powrotną. Spocony, padłem na ziemię i strzeliłem. Pocisk doszedł celu. Zagar stanął. Głos nakazał mi przejść do trzeciego sektora. Tym razem na tabliczce informacyjnej nie było żadnego rysunku, tylko napis, technika strzału dowolna. Wrogów do zlikwidowania, 3. Proszę iść po To trening dla strzelców czy gimnastyków? Pytałem się w myślach, przekraczając próg trzeciego sektora. Przez całą jego długość biegła niska i szeroka równoważnia, coś jakby kładka. Wokół niej były takie same mechanizmy z malowidłami jak w pierwszym sektorze, Rambo musiał mnie wyprzedzić, a teraz chyba spadł składki, bo z zaprzepierzenia dobiegła mnie ostra wiązanka, w której jedynymi słowami do zacytowania są ta kładka i kto to wymyślił. Wskoczyłem na równoważnie. Cyfry na wyświetlaczu zaczęły się zmieniać. Kroczyłem ostrożnie, czekając, aż cele się podniosą Najpierw cywil. Nie strzeliłem. Terrorysta z prawej strony. Strzał i trafienie. Następny. Wypaliłem i malowidło wróciło do pozycji startowej. Nagle usłyszałem jakieś szczęknięcie za sobą. Nie zdążyłem się obrócić, a już z głośniczków popłynął beznamiętnym tonem komunikat: za późno. Zostałeś trafiony przez przeciwnika. Jeszcze jeden błąd i sektor nie zostanie zaliczony. Uważałem bardziej i ilustrowałem teraz obie strony. Pojawiło się chyba ze trzech cywilów, zanim z lewej strony wyskoczył malowany przeciwnik. Prawie spadłem, wykręcając ciało, ale gimnastyczne nawyki dały o sobie znać i jakimś cudem nie tylko utrzymałem równowagę, ale także trafiłem w cel. Zadanie ukończone. Proszę przejść do czwartego sektora, skomentował moje wysiłki głośnik. Tabliczka przed wejściem głosiła, w tej części toru oddajesz po pięć strzałów z pozycji stojącej. W przyklęku i na leżąco. Celów jest pięć. Tarcze są ruchome i oddalone od siebie o dwa metry. Miejsca, z których należy strzelać, oznaczono białą linią. Zaczynasz z lewej strony. Wszedłem do ostatniego sektora i ustawiłem się przed pierwszą tarczą. O dziwo, nie ruszała się. Czas ruszył. Strzeliłem, trafiłem i zrozumiałem. Tarczę umieszczono na jakichś elastycznych słupkach, które wprawiane w ruch siłą lecącego pocisku chwiały się niespokojnie we wszystkie strony. Przebiegłem do następnego celu. Kilkadziesiąt sekund później, wykończony, czołgałem się do ostatniej tarczy. Podniosłem pistolet, ale nie zdążyłem oddać strzału, bo głośniczek zaskrzeczał. Koniec czasu. Czternaście trafieni na piętnaście. Sektor zaliczony z wyróżnieniem. Dziękuję za udział w ćwiczeniach. Podniosłem się i przez wycięcie oznaczone napisem wyjście. Wydostałem się na zewnątrz. Poczułem zapach świerków rosnących kilka metrów od toru. No i znowu wygrałeś. Przywitał mnie siedzący na pięku w cieniu drzew Rambo. W ostatnim sektorze trafiłem dziewięć razy i to cholerne ustrojstwo nie zaliczyło mi strzelania. Obok niego stał uśmiechnięty pułkownik Perełka z notatnikiem w ręku, ale przynajmniej nie masz się co bać dzisiejszego wieczoru, z taką osłoną. Pułkowniku, pułkowniku. Przerwał mu krzyk kapitan Mazurek, dochodzący gdzieś z bliska. Urocza pani oficer wybiegła po chwili z za rogu zabudowania toru. Macie natychmiast wracać. Coś się stało w pałacu i cesarz odwołał snajperów z góry. Tłuczek. Pod pana nieobecność wydale rozkaz rozpoczęcia akcji. Ruszacie natychmiast, ale musimy się przebrać. Zaoponował Rambo. Cały sprzęt jest już w helikopterze. Tam się przygotujecie do akcji. Odlot za pięć minut. Tarasy biegnące wokół trzydziestego piętra pałacu Kultury i Nauki oświetlało popołudniowe słońce. Zakończone półkoliście, wysokie arkady wypełniał błękit nieba. Gdzie Gdzieniegdzie zakryte białym obłokiem. Wiało tu jednak jak zawsze. Cesarz postawił kołnierz. Zapatrzył się na jaskółki, które wahadłowym ruchem opadały i wznosiły się na prądach powietrznych wokół pałacu. Powolny i precyzyjny ruch czarnych ptaków uśpił go. Nie mógł więc zobaczyć, co działo się za jego plecami. A tam, kilkanaście metrów od niego, człowiek przywiązany do obrazu zdołał wreszcie rozsupłać więzy. Nikt go nie pilnował. Ludzie, którzy go spętali, nie wierzyli, żeby ten staruszek był w stanie stawić im jakikolwiek opór. A jednak udało mu się. Szedł teraz ostrożnie w kierunku wind. Wezwał dźwig. Winda oznajmiła swoje przybycie głośnym sygnałem. Cesarz otrząsnął się z drzemki i obrócił napięcie. Błyskawicznie zrozumiał, co się stało. Skojarzył sygnał windy z nieobecnością więźnia. Rzucił się do wind, ale było już za późno. Mógł tylko uderzyć pięścią w stalowe drzwi z wściekłością. W więzień uciekł. Krzyknął do krótkofalówki. Snajperzy z góry budynku natychmiast na trzydzieste piętro. Chłopaki, czy wy w ogóle myjecie nogi? Szczurek, ten sam, który odwoził mnie trzy dni temu do gromu razem z czarnoskórym Grześkiem. Skrzywił się, ostentacyjnie zatkał nos i zaczął wachlować przed nim ręką. Przebieraliśmy się w tylnej części helikoptera i dwa w nasze robocze kombinezony. Przypinaliśmy broń i sprawdzaliśmy radiostację. Synchronizowaliśmy zegarki. Helikopter pędził nad Warszawą. Domy migały, tworząc barwny dywan. Ostatnio nie skończyłem opowiadać o złotych zębach Grześka, szczurek odwrócił się do nas. Byliśmy gotowi do akcji i czekaliśmy spokojnie na lądowanie. To było w Rosji. W latach osiemdziesiątych. Lecieliśmy takim samym mi dwa. Opowieść przerwało szarpnięcie. Śmigłowiec schodził do lądowania. Szczurek uderzył ze złością w pulpit przed sobą. Zrobiłeś to specjalnie. Wrzasnął na Grześka, który tylko uśmiechał się szeroko prezentując złote uzębienie. Specjalnie leciałeś tak szybko, żebym nie zdążył opowiedzieć im tej historii. Ale nie bój się, będzie jeszcze okazja. Koła zetknęły się z ziemią. Szczurek skoczył na tył helikoptera i otworzył boczny włas. Skończę następnym razem. A tymczasem powodzenia, chłopaki. Przesiedliśmy się do cywilnego czarnego pikapa. Dobra, sprawdzamy łączności z bazą, powiedział Rambo. Uruchomiliśmy radiostację. A nasz dowódca wywołał kapitan Mazurek. Wszystko działało bez zarzutu. Minęliśmy hotel Marriott i staliśmy teraz na parkingu po południowej stronie dworca centralnego. Rambo? Odezwał się w słuchawkach głos pani oficer. Snajperów wciąż nie ma na górze. Możecie uderzać. Gdyby coś się zmieniło, dam wam znak. Pojechaliśmy wymarłą ulicą Emilii Plater. W napięciu nasłuchiwaliśmy. Czy kapitan Mazurek nie przerwie akcji, ale minęliśmy fasadę dworca centralnego i duży dom handlowy ze szklanym niebieskim dachem w kształcie kilku piłek ping-pongowych po lewej stronie. Za oknami po prawej mignęły socrealistyczne rzeźby, przepłynęło majestatycznie półokrągłe wejście do sali kongresowej. Stanisz? już! Rzucił Rambo do kierowcy. My wysiadamy. Student odsunął drzwi na bok i wysypaliśmy się na ulicę. Opuściłem samochód jako ostatni i zanim ruszyłem biegiem śladem moich towarzyszy, spojrzałem w górę. Pałac wznosił się niby wielki posąg z Wyspy Wielkanocnej. Zobaczyłem, jak Rambo też na chwilę przystaje i wyciągnąwszy w górę rękę, zacisnął pięść, jakby komuś groził. Przemknęliśmy bezpiecznie do metalowych bram, przez które, potłukowatymi sklepieniami, wchodziło się na dziedziniec wewnętrzny. Uff, Rambo wypuścił powietrze. Udało się. Nikt do nas nie strzelał. Od teraz cisza aż do odwołania. Poszliśmy gęsiego przez spory. Otoczony murami budowli dziedziniec wewnętrzny. Skradaliśmy się wzdłuż ściany pośród niewysokich iglaków. Dotarliśmy do niskiej balustrady, która otaczała boczne wejście do kongresowej. Rambo zatrzymał nas gestem. Przeskoczył niski murek i ostrożnie zajrzał przez uchylone drzwi. Machnięciem ręki dał nam znać, że droga wolna, a sam przesuwał się dalej, aż do miejsca, gdzie ściana załamywała się pod kątem prostym. Wyjrzał za załom i dając nam znaki, zniknął za nim. Doszliśmy wreszcie do drzwi prowadzących prosto do garderób. Dziadek pogrzebał chwilę przy zamku i drzwi skrzypiąc cicho odsłoniły tonącą w półmroku klatkę schodową teraz ty prowadzisz dok powiedział rambo ubezpieczam cię prowadziłem moich towarzyszy w zupełnych ciemnościach żałowałem że nie możemy obejrzeć elegancko wykończonej drewnianej klatki schodowej minęliśmy garderoby i znaleźliśmy się za kulisami sali kongresowej przed nami rozciągała się scena ciemno Szeptram, bo zaharczał w moich słuchawkach. Niech twoje plany będą ciemne i nieprzeniknione jak noc, a kiedy ruszysz, uderzaj jak błyskawica, powiedział mądry Sundzu, ciągnął nasz dowódca. Załóżcie noktowizory, rozkazał. A kiedy wykonaliśmy polecenie, rzucił cicho, dziadek, wiesz co masz robić, ruszaj. Dziadek prześliznął się obok nas jak dzień i ruszył przez scenę w kierunku jaśniejącej w ciemnościach loży z prawej strony. Przez noktowizor zobaczyłem, jak skrada się po czarnych deskach, nie powodując nawet jednego skrzypnięcia podłogi. Po minucie dotarł pod lożę, z małej torby przytroczonej do udawej ulinę z kotwiczką zaopatrzoną w trzy ostre haki. Chwycił kotwicę w prawą rękę, potem dobrał jeszcze kilka metrów liny resztę złapał w lewą garść zadarł głowę i szybko ocenił wysokość loży zamachnął się i rzucił kotwiczkę zatoczyła ona krótki łuk i wbiła się w czerwony materiał którym obłożono parapet loży dziadek pociągnął linę żeby sprawdzić czy jest dobrze zamocowana a potem obrócił się w naszą stronę i pokazał nam wyciągnięty kciuk nie mógł więc zobaczyć jak kotwiczkar rwie czerwony materiał i zsuwa się po marmurowym występie. Obrócił się dopiero, kiedy upadła z hukiem na podłogę. Ze słuchawek poleciała soczysta wiązanka. Rambo przeklinał dziadka za jego błąd. Ten ostami błyskawicznie podniósł kotwiczkę i rzucił ją po raz drugi. Tym razem zaczepiła się o parapet i nie spadła nawet wtedy, gdy dziadek uwiesił się na niej całym ciężarem. Właś. Na co czekasz? Wściekły szept bo rozbrzmiał w głośnikach. Dziadek uczepił się liny i powoli wspinał się na szczyt Loży. Złapał już lewym ramieniem za jej parapet, kiedy w opustoszałej sali kongresowej rozległo się ciche kląsknięcie strzału oddanego z karabinu zaopatrzonego w tłumik. Na sekundę całą scenę zalało upiorne światło, w którym zobaczyliśmy, jak dziadek z cichym miękkiem odrywa się od loży i upada na ziemię. Niech to szlak. Syknął z rozpaczą Rambo. Patrzyliśmy, jak dziadek obraca się na brzuch i szybko zaczyna czołgać się w naszą stronę. Ognia. Wrzasnął Rambo i wychyliwszy się z za kulisy oddał kilkanaście strzałów w stronę widowni. Ciche kląsknięcia sprawiały dziwne wrażenie w ciszy kongresowej. Dobra, dyszał Rambo do naszych słuchawek, przeładowując jednocześnie magazynek. Strzelajcie, aż. Dziadek będzie bezpieczny. Ja idę po tego drugiego, powiedział, po czym wyskoczył zza kulisy i popędził w stronę przejścia do kuluarów. Po chwili usłyszeliśmy trzaśnięcie drzwi. Dziadek doczołgał się do nas po minucie. Złamałem sobie żebro, jęknął sadowiąc się pod ścianą. Poza tym ten głupek odstrzelił mi palec wskazujący: U prawej ręki zainteresował się student. Niestety, u lewej. Dziadek liczył na to, że coś zdoła go wyeliminować z akcji i będzie mógł spokojnie przeczekać ostatnie godziny do emerytury, mogę strzelać i dalej brać udział w akcji. Student sprawnie opatrzył krwawiącą dłoń dziadka i dał mu jakiś środek przeciwbólowy. Dziadek kaszlnął kilka razy. Możesz swobodnie oddychać? Zapytał student. Nic mi nie jest. Daj spokój. Co teraz robimy? Mam pewien pomysł, odezwałem się cicho, ale będę potrzebował pomocy. Widzicie ten pokój pod balkonem po lewej stronie? Wyciągnąłem rękę w kierunku reżyserki, skąd kierowano światłem podczas setek koncertów. Jakie tu się odbyły? Moi towarzysze wychylili się ostrożnie zza kulisy i popatrzyli we wskazanym przez mnie kierunku. Dziadek, pewnie dlatego, żeby przezwyciężyć szok którego doznał po strzale snajpera, wystawił całą głowę. Z widowni znów odezwało się kląsknięcie. Na szczęście doświadczony żołnierz zareagował szybko i kula posłana przez snajpera rozdarła tylko czarny materiał, z którego wykonano kulisy. Psiakrew, zaklął dziadek, nie poddaje się ścierwo. Dobra, słuchajcie, mój plan jest taki, powiedziałem cicho i opowiedziałem im o swoim pomyśle. Po chwili namysłu moi towarzysze zgodzili się. Dziadek wyciągnął z kabury swojego glocka i odbezpieczył pistolet. Na twoje trzy, powiedział student. Pokazaliśmy mu z dziadkiem wyciągnięte do góry kciuki, a potem zacząłem odliczać. Raz, dwa, trzy. Powiedziałem i kiedy dziadek zaczął ostrzeliwać snajpera na widowni, rzuciliśmy się ze studentem do biegu. Kilka susów wystarczyło nam, żeby przebiec scenę i skoczyć w dół do alejki biegnącej wzdłuż sceny. Potem student pobiegł w lewo, a ja w prawo. Tak jak na to liczyłem, sytuacja zaskoczyła snajpera. Nie wiedział, czy ma się chować przed ogniem dziadka, czy strzelać do nas. Zanim wskoczyłem za rząd krzeseł po lewej stronie. Kątem oka zobaczyłem. Jak student gramoli się do środka reżyserki oświetleniowców przez uchylone okienko. Wylądowałem na boku. Nade mną, w zielonym świetle noktowizji zobaczyłem zamontowane w fotelu wtyczki i pokrętła. Tu można podłączyć słuchawki. Przypomniałem sobie nagle o systemie do tłumaczeń zamontowanym w kongresowej. Umożliwiał on gościom z całego sowieckiego imperium podczas uroczystych nasiadówek rozumieć się nawzajem. Zachowano go do dziś. Słyszałem od pracowników pałacu, że ciągle używa się czasami ogromnych słuchawek, które dla higieny czyszczone są spirytusem. Po minucie czy dwóch dziadek przestał strzelać. Odczekałem jeszcze sekundę i wychyliłem się z za krzeseł. Znajdowałem się teraz w alejce biegnącej po prawej stronie pierwszego, półkolistego sektora, złożonego z ośmiu rzędów krzeseł. Czubek głowy snajpera wystawał ze środka ostatniego rzędu po drugiej stronie tego sektora, nieco poniżej reżyserki oświetleniowców. Podczołgałem się trochę wyżej, do szerokiej alejki dzielącej pierwszy sektor od drugiego i starając się robić jak najmniej hałasu przesuwałem się w stronę snajpera, zasłoniętej wysokimi oparciami krzeseł. W końcu dotarłem do miejsca, gdzie siedział, i powoli wychyliłem się z za Zaskoczyło mnie, kiedy przed moimi oczami zobaczyłem karkokryty czarnym materiałem kominiarki i szybko ukryłem się z powrotem. Usłyszałem, jak snajper porusza się niespokojnie. Musiał mnie wyczuć. Nie było więc czasu do stracenia. Zerknąłem w stronę reżyserki. Student dał mi znać gestem, że jest gotowy. Pokazałem mu trzy palce. Pokiwał głową, potwierdzając, Zdjąłem z oczu gogle Podniosłem się delikatnie i kucnąłem gotowy do skoku. Jeszcze raz pokazałem studentowi dłoni z trzema palcami. Po chwili schowałem jeden palec i jeszcze jeden. W końcu zacisnąłem pięść. Salę kongresową rozświetliły reflektory, które na mój znak zapalił student. Rzuciłem się od tyłu na snajpera, ale złapałem tylko powietrze. Strzelec przykucnął. Tak jak przypuszczałem, światło go oślepiło. Karabin leżał obok niego, a on sam próbował zedrzeć z głowy noktowizyjne gogle. Zareagowałem błyskawicznie wykorzystując minimalną przywagę, jaką dawało mi zaskoczenie. Rzuciłem się na niego, próbując ciężarem ciała przygwoździć go do ziemi. Niestety, snajper był silniejszy ode mnie. Jednym ruchem zrzucił mnie z siebie jak rozjuszony byk na rodeo i stanął tyłem do reżyserki. Porwał z ziemi karabin i szczerząc zęby w złośliwym uśmiechu, wycelował we mnie. Ale jego palec nie pociągnął za spust. Student, który już zdążył wybiec z reżyserki, obezwładnił go kolbą pistoletu. Ogromne ciało snajpera osunęło się na czerwony dywan, pomiędzy białe krzesła. Dzięki, z trudem łapałem oddech, byłby mnie załatwił, powiedziałem do studenta. Nie ma sprawy, odpowiedział mój towarzysz. Najważniejsze, że się udało. Teraz musimy związać tego bydlaka. Wyciągnęliśmy bezwładnego snajpera z pomiędzy krzeseł na alejkę dzielącą sektory. Tylko zrób to mocno, powiedział student podając mi nylonowe linki, które dotychczas widziałem tylko na filmach o więźniach amerykańskich w bazie Guantanamo na Kubie. Co się tu dzieje? Usłyszeliśmy gdzieś nad sobą głos Rambo. Udało ci się? Odpowiedział pytaniem dziadek, który wyszedł zza kulisy i stał teraz na środku sceny. Punktowy reflektor sprawiał, że najstarszy członek naszej brygady uderzeniowej wyglądał jak konferansjer prowadzący jakąś imprezę, tyle że przebrany nie w garnitur, ale w czarny kombinezon gromowca. Tak, Rambo zszedł już do nas, zeskakując po drodze z balkonu, na który wszedł z kulis, ale możemy mieć problem. Te skurczybyki są naprawdę dobrze zorganizowane. Zobaczcie, co przy tamtym znalazłem, powiedział i uniósł do góry czarną krótkofalówkę. Ten też ma coś takiego. Nasz snajper zostawił swój nadajnik na fotelu, obok miejsca, w którym siedział. Na razie się nie odzywali. Powiedziałem. U mnie też. Rambo zastanawiał się nad czymś, ale na pewno się odezwą. Dziadek, chodzi ze mną, powiedział. Po czym poszedł w kierunku wejścia do kuluarów. Dziadek posłusznie podreptał za nim. Wrócili po chwili. Nieśli bezwładne ciało drugiego terrorysty. Widzieliście ich mundury? zapytał Rambo, kiedy położyli z dziadkiem skrępowanego i zakneblowanego terrorystę na ziemi. Dopiero teraz zwróciłem uwagę na to, jak ubrani byli nasi przeciwnicy. Mieli na sobie mundury w kolorze piasku. Spodnie, które miały kilka kieszeni na przedzie, kurtki, podobne w kroju do koszul, i wystające z nich zielonkawe koszulki na głowy, zakryte kominiarkami, nasadzili małe czapeczki z daszkiem, kolorem dopasowane do mundurów. Na brzuchu, przymocowane do tułowia zielonymi paskami, podobnymi do szelek, i sznureczkiem wokół pasa, znajdowało się coś w rodzaju kamizelki wielofunkcyjnej której główną część stanowiły trzy kieszenie na magazynki do kałasznikowa. Sprawdzałeś karabin? Rambo zwrócił się do studenta. Tylko rzuciłem okiem, ale to na pewno dragumnow. Trochę przerobiony. Z nowymi bajerami, takimi jak celownik laserowy. Ale dragumnow. Czy moglibyście mi powiedzieć, o co chodzi z tymi mundurami? zapytałem poirytowany. Takich mundurów, doktorku. Rambo cedził słowa przez zęby. Używał spec nas w Afganistanie. Zapadła cisza, jakby ktoś wypowiedział złowrogie zaklęcie. A więc ludzie z Korlińskiego mieli rację. Wpadli na właściwy trop. Z rozmyślań wyrwał mnie jęki jednego z naszych jeńców. Snajper, który o mało co nie zabił dziadka, mamrotał i rzucał niespokojnie głową. Ty z nim gadaj, dziadek. Rambo pociągnął łyk wody z manierki. Lepiej znasz ruski. Dziadek pochylił się nad jeńcem i wymierzył mu policzek. Pieniec zamrugał oczami i cicho jęknął po rosyjsku. Co jest? Otworzył oczy. Kim jesteście? Zapytał dziadek. Snajper zaśmiał się ironicznie, ale nie odezwał się ani słowem. Jego krótkofalówka, dotychczas milcząca, zaszumiała cicho i ktoś odezwał się po polsku. Ja orzeł, ja orzeł. Człowiek, który nadawał przez krótkofalówkę mówił bez akcentu. Pancernik, pancernik, zgłoś się. Dziadek kucnął obok snajpera. A więc jesteś Polakiem, pancernik? Zaakcentował ostatnie słowo i zaśmiał się cicho. Powiem ci, co masz zrobić. Cedził słowa przez zęby. Zaraz włączę krótkofalówkę i grzecznie powiesz swojemu szefowi, że wszystko gra. Kapujesz? Jak będziesz sprawiał kłopoty, to... W tym miejscu zawiesił głos i sięgnął do kabury po swojego glocka. Przystawił pistolet do skroni pancernika i dokończył. Ja się nie zawaham. Masz tylko jedną szansę, rozumiesz? Ironiczny uśmieszek zniknął z twarzy człowieka zwanego pancernikiem. Pokiwał głową w niemym potwierdzeniu. Pancernik! Pancernik! Zacharczała znów krótkofalówka. Odezwij się! Czy coś się stało? Niepokoił się, orzeł. Gadaj, cyknął dziadek, i lepiej dla ciebie, żebyś był przekonujący. Wcisnął przycisk nadawania i przystawił krótkofalówkę do ust pancernika, który wreszcie przemówił. Miał niski, tubalny głos. Mówił bez akcentu. Ja pancernik, ja pancernik. Wszystko gra. Poszedłem do kibla, nie chciałem zamoczyć sprzętu. U mnie cisza i spokój. Dobra, powiedział łożeł, koniec odbioru. Dobry z ciebie chłopak, pancernik, zaśmiał się dziadek i przejechał mu ręką po głowie, tak, że czapka zsunęła mu się na oczy. Kiedy dziadek zajmował się pancernikiem, Rambo ze studentem cuci drugiego z naszych jeńców. Ich wysiłki przyniosły skutek, bo siedział on teraz oparty o tylną część krzeseł i patrzył przerażonym wzrokiem to na Rambo. To na studenta, którzy zarzucali go pytaniami. Nasi towarzysze zdjęli mu kominiarkę. Jeniec miał na oko czterdzieści lat. Jasne włosy i wąsy. Wyglądało na to, że nie rozumie nic z tego, co do niego mówią Rambo i student, bo bełkotał tylko po rosyjsku: Jestem niewinny, jestem niewinny. Niewinny? żachnął się dziadek. Może cię do tego zmusili, co? Tak, tak. Skwapliwie przytaknął, zagrozili, że zabiją żonę i dzieci, ja tylko wykonywałem rozkazy, nie zabijajcie mnie, będę współpracował. Prawie krzyczał, zerkając co chwila na pancernika, który obrzucił go pogardliwym i wyniosłym spojrzeniem. Dziadek chciał go o kosinus zapytać, ale właśnie odezwała się druga krótkofalówka, ja orzeł, ja orzeł. Malczik, malczik, czy mnie słyszysz? Odezwał się znajomy głos. — Ocho. Dziadek uniósł brwi i pokiwał głową. — Masz okazję się wykazać, malczik. — Wiesz, co masz odpowiedzieć? Pytany przełknął ślinę i pokiwał głową. Dziadek przystawił mu krótkofalówkę do ust, ale nie nacisnął przycisku nadawania. Klepnął się w czoło, jakby sobie o czymś przypomniał i zwrócił się do studenta. Myślę, że powinieneś pokazać pancernikowi swojego glocka, żeby nie przyszło mu do głowy powiedzieć czegoś głupiego, kiedy malczik będzie rozmawiał z orłem. Student zaśmiał się cicho. Wyjął broń z kabury i wycelował w głowę pancernika. Dopiero wtedy dziadek wcisnął przycisk i dał znak malczikowi. Żeby mówił. Ja malczik, ja malczik. Orzeł, orzeł, czy mnie słyszysz? Odezwał się płowowłosy. włosy. Co się z wami dzieje, do ciężkiej cholery. Orzeł był wściekły. Czemu nie odpowiadasz natychmiast? Postawiłem krótko falówkę na parapecie, kiedy obserwowałem ulicę. Przepraszam tłumaczył się malczik zapomniałem o niej. Dopiero jak zadzwoniłeś, zorientowałem się w sytuacji. Może jesteście zmęczeni? dopytywał się orzeł. Chcecie, żeby ktoś was zmienił? Dziadek spojrzał groźnie na malczika. Ten znów przełknął ślinę i powiedział, siląc się na swobodny ton, przestań orzeł. My jesteśmy twarde chłopaki, damy sobie radę. Rozumiem, ale bądźcie bardziej czujni. Koniec odbioru. Dziadek odetchnął sługą, zeszło z niego napięcie, a wraz z nim wyciekła energia. Jego twarz przed chwilą napięta i skupiona na działaniu. Teraz znowu przybrała wyraz zgnębienia i poczucia krzywdy. Że musi ryzykować w ostatnim dniu służby. Zapytaj go o strażników Rambo przerwał ciszę, która zapadła po wyłączeniu się orła, jak są rozstawieni. Dziadek to zrobił. Dwóch krąży pomiędzy łącznikami a tymi dużymi salami starzyńskiego i broniewskiego. No właśnie, tam. Czterech strzeże na pewno schodów na górę, widziałem jednego z nich, kiedy tu schodziłem. Wydaje mi się, że trzech łodzi patroluje korytarze na drugim, czwartym i szóstym piętrze. U góry są snajperzy. Czwórka. Na trzydziestym piętrze siedzą szef i jego dwaj goryle. Są bardzo niebezpieczni. Kiedyś służyli w specnazie, fawka. Kapuś. Wargnął pancernik i splunął w stronę malcika. Służyli w Afganistanie, nie zwracał na niego uwagi płowowłosy. Jeden z nich. Taki czarnobrody z bliznami na twarzy odbył szkolenie w Korei północnej nauczył się tamtej ichniej sztuki walki słyszałem że i u was chcieli tego uczyć ale było zbyt niebezpieczne o tych strażnikach w holu już chyba wiecie to tyle moi towarzysze spojrzeli na mnie po raz pierwszy zobaczyłem w ich oczach autentyczny szacunek rozpierała mnie duma że tak dokładnie udało mi się przewidzieć rozkład terrorystów w pałacu, ale starałem się to ukryć. Dziwna sprawa. Rambo drapał się w zamyśleniu potrzydniowym trzydniowym, szarym zaroście. Polak w mundurze specnazu. O co tu chodzi? Do cholery. Malczik chyba zrozumiał retoryczne pytanie naszego dowódcy, bo odezwał się niepytany. Oni działają na własną rękę. Specnaz nie ma z tym nic wspólnego. Robią to samo co w Kabulu. Zamknij się, Kablu, wyknął pancernik. Zobaczysz, co cesarz zrobi twojej rodzinie, jak się dowie, że puściłeś farbę. To bardzo ciekawe, ale nie mamy czasu na pogawędki. Uciął kłótnie jeńców frambo, a na przesłuchania będzie czas potem. Teraz musimy iść dalej. Dziadek, najstarszy członek naszej grupy uderzeniowej, podskoczył jak oparzony. Zostaniesz tutaj i będziesz pilnował, żeby ich dowódca, ten cały Orzeł, otrzymywał regularne meldunki, że nic tu się nie dzieje. Dzięki temu będziemy mogli dalej działać z zaskoczenia. Dziadek kiwnął głową na zgodę i odetchnął sługą. My, chłopaki, idziemy dalej rozkazał i ruszył w kierunku Loży Breżniewa. Ze studentem poszliśmy w jego ślady. Po chwili wspinałem się po linie do Loży. Szedłem jako drugi. Na górze czekał już na mnie student, który podał mi rękę, żeby pomóc przedostać się przez parapet obity czerwonym suknem, teraz już poszarpanym przez kotwiczkę, którą za pierwszym razem zarzucił dziadek. Minutę później usłyszeliśmy sapanie rambogramolącego się na górę. Major w końcu sięgnął u parapetu, ale nie mógł złapać za poszarpane sukno, które nie dawało gwarancji, że utrzyma jego ciężar. Cholerny ruski zabytek. Zdołał wreszcie z naszą pomocą chwycić kamienny parapet loży i wsparty na nim wgramolił się do środka. Zmęczony wspinaczką zwalił się na jedno z krzeseł w loży, wypuścił ciężko powietrze i jęknął, nie te lata, nie te płuca, nie te mięśnie. Za dużo tytoniu, za mało ruchu. Kiedyś bym to zrobił w dwadzieścia sekund. Czas się chyba wycofać, panowie. Narzekał głośno, ocierając kropelki potu z twarzy. To znaczy nie teraz. Zareagował uśmiechem na nasze pytające spojrzenia. Dopiero jak się załatwimy sorłem i jego kolesiami. Dobra, uderzył się otwartymi dłońmi w uda i wstał. Idziemy dalej. Dokąd teraz, doktorze? W jego tonie nie było już ironii, którą słyszałem wcześniej za każdym razem, gdy zwracał się do mnie używając mojego naukowego tytułu. Teraz dobre żniewówki, to znaczy saloniku dla wipów. ów Zmitygowałem się i poprowadziłem moich towarzyszy przez drzwi do małego saloniku przylegającego do Loży. Było to pomieszczenie, w którym odpoczywali niegdyś komunistyczni kacykowie. Takich gabinecików wokół sali kongresowej było więcej, bo komunistyczna wierchuszka wyruszała rano z hoteli i całe dnie spędzała na nasiadówkach. Musiała więc gdzieś odpoczywać i do tego właśnie służyły takie jak ten saloniki. Ściany sześciokątnego gabineciku były obite czerwonym suknem, ujętym w drewniane ramy. Na ścianach umieszczono piękne szklane kinkiety z kloszami w kształcie kwiatów, które, jak wiedziałem z moich badań nad pałacem, zostały wykonane w Polsce. Skromne wyposażenie stanowiły dwa stoliki zdobione jasnymi intarsjami, z piękną... Niekomunistyczną gwiazdką na środku i ustawione obok nich krzesła, wyłożone materiałem. To wszystko zachowało się od tamtych czasów? zapytał zaciekawiony student. Prawie. Tylko tapicerkę krzeseł trzeba było wymienić, odpowiedziałem. Zbreżnie wówki przeszliśmy do trochę większego pomieszczenia obok. W tym ściany obito brązowym materiałem z kwiatowym wzorem. Z pomalowanego na biało sufitu zwieszał się fantazyjny żyrandol. Pod ścianami stały brązowe wygodne fotele z wysokimi oparciami. Siądźcie na chwilę, powiedział Rambo. Marcin, pokaż ten plan. Wow. Jakie wygodne. Zachwycił się student. rozsiadłszy się w fotelu. Komusze wygody. Zdenerwował się Rambo. Tyłka im się nie chciało ruszyć i dlatego tak tyli. A wiecie. Że pod sceną jest maszyneria, dzięki której najważniejsi oficjele mogli wjeżdżać na scenę. Wyrwałem się. No widzisz, nie mówiłem. Lenie i tyle. Wyzłośliwiał się Rambo. Dobra, dokąd teraz idziemy? Wyjdziemy stąd na korytarzyk, który prowadzi do sali tjereszkowej. Wodziłem palcem po planie. To ta okrągła sala stuknąłem palcem w środek kółka. Z niej przejdziemy do łącznika, który pracownicy pałacu nazywają kaplicą. Kaplica w świątyni komunizmu. Zdziwił się Rambo. To tylko nazwa. Pociągnąłem łyk z manierki. Sam zresztą zaraz zobaczysz, skąd się wzięła. Słuchaj, student stał przy drzwiach i nasłuchiwał, czy ktoś nie nadchodzi, mówiłeś, że na którym piętrze jest ta maszynownia. Na trzecim. Powiedziałem, będziemy się do niej mogli dostać windą, jak przejdziemy łącznik i znajdziemy się na czwartym piętrze. Ale przecież nie taki był plan. Komandos musi improwizować, rambożu intensywnie tytoń. Powinniśmy ją zdobyć. Pomyślcie tylko, zastanawiał się na głos, to wielka szansa. A jak mówi mądry i wielki sunt zu, zadrwił student. Śmiej się, student, śmiej powiedział z wyrzutem Rambo. Jakbyś słuchał rad Sundzu, nie przegrałbyś dziesięciu tysięcy na giełdzie. Riposta była celna, bo uśmiech zniknął z twarzy studenta. No więc wielki stratek radzi. Rambo ściszył głos. Wyglądał teraz jako ojciec, który opowiada bajkę dzieciom. Sięgnął do kieszonki w kamizelce i wyjął z niej gęsto zapisaną karteczkę. No nie, odezwał się od drzwi student. Nosisz te bzdury przy sobie? Te, jak je nazywasz? Bzdury? Rambo aż wstał z brązowego fotela. Uratowały ci tyłek Firaku. A może już zapomniałeś. Dobra, dobra. Machnął ręką student. Powiedz, co mówi nam tym razem mądry i wielki Sundzu. Sundzu powiedział: Nasz dowódca przebiegł szybko wzrokiem kartkę. Sukcesu możesz być pewien tylko, jeśli atakujesz miejsca których nikt nie broni, a jak to wynika z naszych informacji, najsłabiej bronionym miejscem w całym pałacu jest właśnie maszynownia. Siedzi tam tylko dwóch z nich. A ponieważ zajmują się głównie techniką, podejrzewam, że to jacyś inżynierowie nieobeznani z wojaczką. Na maszynowni warto uderzyć, ponieważ sąd radzi. Wszelkimi siłami wprowadzajcie zamieszanie na zapleczu, w zaopatrzeniu i wśród wojsk wroga. Dzięki temu przejmiemy kontrolę nad bebechami tego budynku. Odepnijmy grupę z dołu od tej na górze. Będą musieli zapychać schodami na górę albo w dół, a to nie dość, że ich spowolni, to jeszcze zmęczy fizycznie. W ten sposób zastosujemy w praktyce kolejną zasadę mojego mistrza, która mówi, Dlatego biegli w prowokowaniu wroga do ataku tworzą sytuację, do której wróg musi się dostosować, co też uczynimy. Rambo był z siebie wyraźnie zadowolony. To ciągle wydaje mi się zbyt ryzykowne. W głosie studenta nie było już drwiny, raczej niepokój. Wolę uderzyć tak, jak to zaplanowaliśmy wcześniej. A jeśli zablokowali windy? Ja tu dowodzę powiedział Rambo ostro i uważam, że powinniśmy chociaż spróbować. A poza tym, jak twierdzi mądry i wielki sąd zół, powiedzieliśmy to ze studentem chórem, jak dzieci w szkole powtarzające za nauczycielką nudną matematyczną formułkę. Tym razem Rambo się zaśmiał. Zrobiliśmy to samo. Śmiech rozładował napięcie, które w nas narastało od wejścia do budynku, a teraz osiągnęło niebezpiecznie wysokie natężenie. On twierdzi, że. Osiągnięcie zwycięstwa w zwykły sposób nie stanowi szczytu osiągnięć. Skończył myślę Rambo. Wystaw lusterko. Student ponaglał Rambo, który leżał w drzwiach prowadzących z pomalowanego na zielono korytarzyka do okrągłej, otoczonej kolumnami i przez to może podobnej do świątyni sali tjereszkowej. To nic nie da. Dowódca wstał i otrzepał mundur. Pójdę sprawdzić. Uważaj. Ostrzegłem go, całe drzwi do łącznika są oszklone. Nie możesz się za bardzo wychylać z za ściany. Rambo przytaknął i ruszył na wiatr. Czysto. Chodźcie. Wezwał nas przez radio. Minęliśmy oszklone, drewniane dwuskrzydłowe wrota z potrójnymi mosiężnymi poręczami i znaleźliśmy się w kaplicy. Niemal jednorodną biel sali zakłócała tylko część posadzki naprzeciw wejścia. Którą ułożono z czarnych i białych płyt w szachownice. Centralną część wysokiego na kilka metrów pomieszczenia zajmowały obłożone marmurowymi płytkami schody, biegnące wzdłuż ścian. Wysokie poręcze zbiegały się na podwyższeniu zawieszonym cztery metry nad ziemią, tworząc półokrągły balkon czy ambonę, za którą widać było drzwi na czwarte piętro. Z sufitu, obitego kasetonami w motywy z polskich ludowych wycinanek, zwisały cztery olbrzymie Żerandole, każdy z trzema podwieszonymi na złoconych łańcuchach, koncentrycznie schodzącymi się do góry obręczami, wokół których paliły się podobne do kwiatowych kielichów lampki. Skoro pali się tu światło, to znaczy, że patrolują ten teren, musimy zwiększyć czujność, stwierdził Rambo. My ze studentem wchodzimy do góry, typ, dok. Ubezpieczasz nas od tyłu i uważasz na ten balkonik. Kiwnąłem głową. Ruszyli. Czarne postacie moich towarzyszy ostro odcinały się od bieli tej sali. Wspinali się powoli i ostrożnie po śliskich stopniach, z lufami karabinów skierowanymi pod kątem 45 stopni w górę. Gdyby spojrzeli za siebie, zobaczyliby ołtarz, któremu między innymi kaplica zawdzięczała swą nazwę. Była to wielka płaskorzeźba, jedna z licznych apoteos komunizmu, które z tak wielkim oporem poddają się analizie. Te w myślach nazywałem heroldami komunizmu. Po lewej stronie widać było na niej kobietę ucharakteryzowaną na grecką boginię. Stała wyprostowana, a we wzniesionych nad głowę rękach trzymała gołębia i kaganek oświaty. Po jej lewej stronie jakiś brodacz, pewnie Engels, obejmował ramieniem wrośniętego pioniera który doł wróg. Kompozycji dopełniała półleżąca u dołu kobieta z małym dzieckiem u boku, z bukietem kłosówy w wyciągniętym ręku, będąca alegorią rolnictwa. Kobieta spoczywała na czymś, co w pierwszej chwili można było wziąć za mały i niewygodny materac, a co naprawdę było komunistyczną wariacją na temat rogu Amaltei, z którego wysypywały się rozmaite, nieprzebrane dobra. Sprawdź, czy nikogo za tobą nie ma i właś na górę? Usłyszałem rozkaz Rambo. Posłusznie zlustrowałem salę i korytarz za sobą, chociaż wiedziałem, że prowadzą one do kuluarów, w których nie było już strażników. Po minucie klęczałem obok Rambo. Pod ścianą na lewo od drzwi wiodących na czwarte piętro. Drugi z moich towarzyszy zniknął. Student zobaczył jednego z nich w tej dużej sali naprzeciwko nas. Szeptał Rambo. Wyłączywszy radio. W sali Starzyńskiego, aha, Rambo był podekscytowany. Weź lusterko i zerknij. Poszedłem za jego radą. Pomiędzy kolumnami ustawionymi wzdłuż ścian co chwila pojawiała się lufa MP4 Studenta. Jak ci idzie? zapytał przez radio Rambo. Student nie odpowiedział. Co jest? Zdenerwował się nasz dowódca. Student, student, słyszysz mnie? Prawie krzyknął do słuchawki. Nerwowo uderzał w przyciski radiostacji na ramieniu. Ten sprzęt się przecież nie psuje. Uspokój się, szarpnąłem go za ramię. W pałacu jest bardzo mocne promieniowanie. To z powodu tego przekaźnika na iglicy, wskazałem palcem w górę. Czasem nie działają tu telefony komórkowe. Blokują się alarmy samochodowe wokół budynku. Rambo, Rambo, zachrypiał w słuchawkach szept studenta. Czy ty coś do mnie mówiłeś? Miałem problemy z łącznością. To przez ten cholerny przekaźnik na górze budynku, powiedział pouczającym tonem Rambo. Jak ci idzie? Wszystko w porządku, tylko strażnik się coś długo nie po. Student urwał. Usłyszeliśmy charkot, a potem odgłos, jaki wydaje pięść, kiedy zderzy się ze szczęką. Wychyliliśmy się z zawęgła. Student leżał na intarsjowanej w gwiazdę posadzce. Kilka metrów od niego wylądowała jego broń. Nad nim, obrócony do nas tyłem, stał terrorysta. Zauważyłem, że bandyta stoi dokładnie pod pięknym kryształowym żrandolem, przypominającym przyklejony do sufitu dwuwarstwowy, świetlisty tort. Pokazałem go dowódcy. Zrozumieliśmy się bez słów. Na moje trzy z całej siły w te lampki, padł rozkaz. Raz, dwa i trzy. Rambo skoczył do środka sali, z taką siłą uderzając w oszklone drzwi, że kilka szybek pękło i srebrne okruchy rozsypały się po posadzce. Ja tymczasem odbezpieczyłem karabinek i posyłałem serię za serią w kierunku żremdola. Nie miałem wyrzutów sumienia, że niszczę zabytek, bo wiedziałem doskonale, że oryginalne wyposażenie Starzyńskiego spłonęło kilka lat temu w pożarze. Pod bradem pocisków spięte w długie sznury kryształki rozsypywały się i różnobarwnym deszczem spadały na podłogę. Rambo skoczył na zdezorientowanego terrorystę i powalił go jednym ciosem kolby swojego glocka w głowę. Kiedy dobiegłem do moich towarzyszy, student pozbierał się już po ataku. Z ust ciekła mu stróżka krwi. Skurczybyk wybił mi kilka zębów, ocierał twarz rękawem, na szczęście nie zdążył zrobić nic więcej. Zaraz rozpęta się tu piekło, powiedział Rambo niespokojnie. Zbierajmy tyłki, jeśli nie chcemy, żeby nam je skopali. Mądry Sundzu powiedział: Jeśli twój wróg jest pogrążony w chaosie, zmiarz go. Oni teraz są w chaosie. Jazda do wind. Dok, ty prowadzisz. Ruszyłem w lewo, wąskim i wysokim przejściem. Przebiegliśmy pod świetlistymi piłkami żremdoli. Na końcu korytarza zatrzymałem się, otworzyłem drzwi i wyjrzałem z za węgła. Nie było nikogo. Czysto, zameldowałem, możemy iść naprzód. Rozkazał Rambo. Znaleźliśmy się w sporym pomieszczeniu. Po lewej stronie było wejście do biura administracji, po prawej przechodziło się do sali Broniewskiego. W ścianach klatki schodowej, po obu stronach, umieszczono drzwi do wind. Działa tylko jedna. Rambo nacisnął przycisk, żeby sprowadzić dźwig. Po chwili otworzyły się metalowe drzwi windy i Rambo wsiadł do środka. Przyglądał się pulpitowi sterowniczemu. Który to przycisk? Docent nie widzę trójki. Z przejścia prowadzącego do sali broniewskiego dobiegł na stół pod kilkunastu obutych w ciężkie wojskowe trepy stóp. Student już przyczaił się przy wejściu do sali broniewskiego z karabinem. Rambo w windzie nie słyszał, co się dzieje na zewnątrz. Nie ma trójki. Krzyknął Rambo. Trzeba nacisnąć jednocześnie przycisk drugi i czwarty. Wsunąłem się w połowie do windy i nacisnąłem przyciski. Drzwi zaczęły się zasuwać. Odruchowo cofnąłem się do klatki schodowej. Co wy wyrabiacie? Wrzasnął Rambo przez szparę w zamykających się drzwiach. Wsiadajcie. Zatrzymaj to. Teraz się nie da. Rzuciłem w coraz węższą szczelinę światła. System blokuje windę. Musisz zjechać na trzecie piętro. Drzwi zamknęły się ostatecznie i dobiegł za nich szum mechanizmu opuszczającego windę piętro niżej. Przez chwilę słyszałem jeszcze w słuchawce przekleństwa Rambo, przeplatane wściekłymi uderzeniami w ścianę windy. Potem łączność się urwała. Tu pod stóp ucichł. W sali Broniewskiego zapanowała cisza, jaka czasem zasnuwa świat, zanim z chmur poleci deszcz i uderzą pioruny. Potem odezwała się pierwsza seria z karabinu studenta.